Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Złośliwi by pewnie powiedzieli, że sobie kompensuje nieobecność na warszawskim festiwalu piwa, ale po prostu chciałem nagrać degustację Get the Funk Out, a chciałem generalnie nagrać coś jeszcze później. No, i co po takim turbosztoście można nagrać? E, więc e, sięgnąłem po e, jeszcze jedno piwo, które z Ameryki przywiozłem, i w zasadzie będzie po piwach z Ameryki. E, zwykle e, leżakowałem e, jakiś czas te piwa, czekałem, ale teraz e, szczególnie w przypadku tego piwa doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Nie ma sensu. Co to w ogóle jest? E, piwo się nazywa Snote In, e, Coconut Snote In. I jest to oatmeal stout in bourbon barrels with coconut and chocolate. Uh, browar Copper Kettle, uh, czyli miedziany, uh, miedziany kocioł. Uh, brewing uh, Copper Kettle, brewing. Uh, Denver, Colorado. Browar powstał w 2011 roku. No i jest takim lokalnym browarem. Nie, nie odwiedziłem go. Tak naprawdę na, te, na to piwo trafiłem w ten sposób, że pojechaliśmy do, do lokalnego monopolowego Martina. No i ja mówię, że chciałbym jakieś sztosy, nie? No to gość mi tam zaprowadził nas do takiej chłodni osobnej, gdzie się wchodzi, nie? Bo normalnie to wszystko jest w lodówkach otwieranych, a tam trzeba było wejść do środka, więc... Bajera, nie? Taki troszkę klimacik, że na zaplecze. Chociaż normalnie nam pracownicy mogą wchodzić, czy klienci mogą tam wchodzić. No i e, ja mówię, że no bym chciał jakieś barrel aged stouty, e, no to tam mi pokazuje, ale ja mówię, ale z Colorado, z Denver, nie? No i właśnie nie, mia, nie mieli niestato niestety Medianoche z World works. E, No i mówi, no to polecam to. Polecam to e, Snowed In e, z kokosem, leżekowane w berce po Bourbonie. Ja wiek kurka, jeszcze w dodatku w puszce, bo to też było jeden, jeden z argumentów, że nie chciałem za bardzo brać jakichś bomberów 600 e, ml czy 660 w butelkach, bo to waży po 1,5 kg praktycznie. Czy ponad kilogram, natomiast taka puszka to jest też zresztą większa, bo to jest 19 uncji i to jest 560 ponad pół litra, a alkoholu 12%, także wiecie. Bardzo fajne opakowanie. To jest tak, goła puszka. Srebrna. Na to jest sleeve, czyli plastikowy, taki jak e, na początku miała Pinta i Birband e, e, ten, czyli taki plastikowa folia na to. I na to jeszcze jest naklejka. Ta plastikowa folia to jest właśnie taka e, mm, no, standardowa dla wszystkich e, piw. I tutaj mamy tam Copper Kettle, e, Welcome to Colorful Colorado, bla 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 bla, a na to mamy naklejkę... Z, z tym piwem, które tutaj będzie degustowane. 568 ml, czyli tak zwana pinta imperialna, czyli brytyjska w browarze Hawk, Hawkshead tak? W, właśnie w Denver. Tam pisało proper pint. Nie, że oni serwują proper pint, nie jakieś tam amerykańskie. Prawdziwe pinty, prawidłowe pinty. Um, tasting notes We created snowed in for relaxed mornings when work is optional and the snow keeps falling. Czyli to jest taki e, ten e, snowed in, czyli taki e, kiedy spadnie śnieg, czy, czy kiedy śnieży e, na takie leniwe poranki, kiedy praca jest w zasadzie opcjonalna, bo sypie śnieg. Wszystko jest sparaliżowane. No Martin, jeden z takich argumentów za tym typowo amerykańskim autem, czyli tą Toyotą Takomą, podawał, że po prostu jak sypnie, mówi to nie jest tak, że tam sypie i na przykład trzy miesiące leży śnieg, poprawda kopy śniegu, ale mówi jak sypnie, no to tak przysypie, że rzeczywiście sparaliżowane jest miasto. Nic nie jeździ, bo po prostu jest na przykład pół metra śniegu. I wtedy mówi takie auto na wysokim zawieszeniu z dużymi kołami się przydaje. Uważone z płatkami kokosowymi i taką bogatą czekoladą. Ten um, owsiany stout świetnie pasuje do takiego um, uczciwego, solidnego śniadania. E, dodatkowo e, ciesz się nutami bourbonu z Baralei kiedy siedzisz przy kominku. E, 12,2% alkoholu, IBU 38%. Co jest fajne? Fajne są tutaj dwa napisy. Support your local, ok, Cocoa hits the spot. Brut with real coconut flakes, czyli uważone z prawdziwymi płatkami kokosowymi, czy wiórkami byśmy powiedzieli po polsku. Czyli podkreślają, że to nie są aromaty. Tylko pytanie, czy to jest również z płatkami. Czy tam wiórkami, czy jednak i też aromat. Perfect for sealing, czyli idealne do leżakowania w piwnicy. I tu bym się nie zgodził. I tu bym się nie zgodził. Wiele, wielu z Was prosiło o to, żeby nagrać piwne style o pastry stałcie. Wydaje mi się, że na tę chwilę jest jeszcze za wcześnie. To znaczy, nie ma opisu tego stylu. Nie ma opisu tego stylu. No możemy powiedzieć, co to jest pastry stout. Pastry stout to jest taki, tak, tak, po polsku byśmy powiedzieli stout deserowy. Pastry czy pastries to, jest, to, są, to są takie słodycze, ale w sensie takie, wiecie, ciasta. Ciasta taka, um, cu no cukiernia, takie z cukierni. E, takie słody... takie cukiernictwo, nie? Nie cukierki, nie, nie tylko właśnie, że słodkie takie ciasta. No, i tutaj jest, co, co, co jest taką cechą wyróżniającą? Jest to generalnie powinno być to bardzo gęste, bardzo słodkie i bardzo takie kojarzące się właśnie z ciastem, czyli jakieś nuty, właśnie wanilii, kokosa, różnych tam orzechów, jakichś kremów, trufli, tego typu klimaty. Nie za ostry, nie za palony, generalnie. No, tak jak powiedziałem, deserowy. Tak można powiedzieć po tej słodkiej stronie mocy. No, i tutaj bardzo często to jest po prostu z dodatkiem aromatów. To, się, to zostało chyba zapoczątkowane przez Omnipolo, gdzie ten jeden z tych założycieli był po prostu cukiernikiem. I dla niego to było coś normalnego korzystać z tego. Dla mnie to wciąż jest lekko kontrowersyjne. Nawet przy sędziowaniu miałem, zapytałem po prostu amerykańskich sędziów, co oni o tym sądzą. No i koleś, który obok siedział, mówi stary, jeżeli dzięki temu mogę to zrobić szybciej, jeżeli mogę to zrobić tak, że będzie mniej strat, i jeżeli, jeżeli to nie, jest, nie, nie smakuje sztucznie, to nad czym się zastanawiać? To w ogóle nie ma tematu. Nie? To oczywiście, że w to wchodzimy. Eee, trochę mnie rozczarował, <laughs> ale, no ale no ja, też, ja też już nie jestem tak wprost przeciwny, jak byłem kiedyś. To znaczy, mówię, no rzeczywiście, jeżeli to wszystko fajnie gra razem, jeżeli nie smakuje to sztucznie, nie jest to męczące, no to w zasadzie szanuję, jeżeli ktoś to robi tą trudniejszą drogą. No ale jeżeli e, niestety to się dzieje tak, że tam coś pływa w tym piwie, że nie ma piany, bo jest takie tłuste, a obok jest perfekcyjnie wyglądające, perfekcyjnie smakujące i nieprzegięte, nie smakujące sztucznie. No to cóż, spróbujmy zatem. E, jeszcze taka informacja, że only 240 cases produced, czyli e, tylko 240. 음, kartonów wyprodukowano. E, czyli podejrzane są gdzieś po 2, a może po 24, może po 24. Dobra. Szkło z Warszawskiego Festiwalu Piwa, który jeszcze trwa, jak to degustuję Dobry czekoladowy. Mmm, trochę kokosowy. Bardzo czekoladowy, lekko-waniliowy. Nie jest aż tak gęsty jak się spodziewałem. Szkło, gdyby się ktoś pytał, to było specjalnie zaprojektowane na któryś tam kolejny festiwal i to jest tak zwany nuchter. Czekoladowy. Głównie czekoladowy. Mmm. Brakuje mi gęstości, ale poza tym wszystko jest ok. Czekolada. Nawet jest jakaś tam goryczka, ale taka właśnie czekoladowa. Jest trochę taka rumowa, nuta truflowa, trochę mówię o truflach z Odry z brzegu. <grywka> Czyli taka rumowa. Rumowo-właśnie truflowa. Rumowo-czekoladowa. No i rzeczywiście ten kokos jest nienachalny. Hmm. Takie mega kokosowe bounty w płynie, no to jednak powstają z aromatami. Nie czarujmy się. Jak ktoś mówi, że nie, a piwo nie jest, nie pływają w nim wiórki i nie znika piana momentalnie, chociaż widzicie, tutaj zniknęła. Dlaczego? No dlatego właśnie, że w, kokos, w kokosie, w wiórkach kokosowych jest tłuszcz, a tłuszcz rujnuje pianę. Więc jak ma ładną pianę, a mocno pachnie kokosem, to wiedzcie, że... aromaty poszły w ruch. I jeżeli on się do tego przyznaje, ok, ja to szanuję. Mogę nie pić, ale szanuję. Natomiast jeżeli on mówi, że o nie! Tam smażyliśmy te kokosy. Uuu! Wyciskaliśmy w liglinę, u panie! To już tego nie popieram. No, oczywiście no, nie będę zarzucał nikomu kłamstwa, ale taka czerwona lampka się z tyłu głowy zapala. Jeżeli jest idealna piana, jest mega wyraźny aromat kokosowy, wyczuwalny. Jeżeli nie pływa w nim jakieś reszki kokosa, to prawdopodobnie jednak, jednak to są aromaty. No, tak moje doświadczenie uczy z iluś tych piw kokosowych spróbowanych. Bardzo dobre to jest, bardzo dobre, gładkie, czekoladowe, lekko rumowe, lekko kokosowe. Aczkolwiek na kokos mówię, to nie jest bamty w płynie, to nie jest bamty w płynie. No nie jest to też medianocze. Medianocze jednak zdecydowanie Lepsze, Więcej ciała, bardziej gęste, bardziej takie no, bogate. Tam się tak strasznie dużo dzieje w tym piwie tak złożone, takie długie. To jest klasę niżej. Jeżeli Medianocze jest na szóstkę, to to jest na piątkę. Niestety Medianocze było nie do kupienia ani w browarze, ani w, w tym sklepie. Podejrzewam, że to jest po prostu tak samo jak z premierami, na przykład jakiś tam, nie wiem, samca alfa, gdzie on po prostu jest z danego dnia wypuszczany, tam jest może dwa dni w sprzedaży albo może nawet nie. I tyle. Kto kupi, to kupi. Kto tam muła przyprowadzi, kupi więcej na handel, to kupi. Um a reszta niestety... Znaczy i tak dobrze, i tak dobrze, że e, browar sobie zachowuje kegi i nie wiem, czy one są cały czas w sprzedaży, Mówiłem, mówimy o Weldworks, e, czy to po prostu na GABF, e, z okazji GABF był taki wybór na kranach, e, ale no to to, to ja jestem usatysfakcjonowany, warto było jechać do browaru. No ale cały czas o Weldworks, <laughs> a to Copper Kettle e, Brewing Company Denver. Mm. Piwo bardzo dobre, ale nie genialne. Nie wyrywające z butów. Um, I oprócz tego, że brakuje tylko kosa, troszkę to jednak brakuje ciała. Ono nie jest takie strasznie gęste. Znaczy, jak miał strzelać, ile ono ma ekstraktu, ten powiedział, że max 24. Nie wiem, czy jest to gdzieś do zweryfikowania. E, patrzyłem tam na stronę, akurat nie rzuciło mi się w oczy. Um, ale też zastanawia jest to, że to jest oatmeal stout, nie? A nie imperial coś tam, coś tam. E, więc e, obstawiam, że 24 max. E, a żeby zrobić takiego pastry stouta, który rzeczywiście będzie gęsty, no to myślę, że 30 to jest punkt wyjścia. E, punkt wyjścia do, e, do, do, do tego, ile powinno mieć ciała, ile powinno mieć początkowego alkoholu. E, tak czy owak, bardzo dobre piwo. Ceny nie pamiętam. Ceny nie pamiętam. E... Jak będę w Denver, to... Znaczy, patrzyłem na inne ich piwa, no to raczej tak troszkę klasycznie, nie? Czyli, czyli no... Nie bez kozery nie wyskoczył mi ten browar wśród topowych browarów z Denver. Eee... Ale jak będę, mam nadzieję, jeszcze kiedyś w Denver to być może odwiedzę. Ee, jednak, jednak medianocze zdecydowanie zdecydowanie lepsze. Praktycznie każde medianocze, chociaż już nie medianocze, czyli inne stauty, takie gęste, ciężkie, e, e, z jakimiś dodatkami, już mnie tak nie zachwyciły. Wildworks i być może to by było lepsze. Chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam co do tego. Hmm, perfect for Sealing. I być może to piwo jednak jest perfect for Sealing, czyli hmm, idealne do leżakowania, chociaż nie wydaje mi się. Za mało goryczki, za mało ostrości w nim jest. Natomiast hmm, hmm, przestrzegam przed długim leżakowaniem pastry stoutów. E, Im bardziej naturalne są. Czyli nie są to sztuczne aromaty, czy tam naturalne aromaty, tym szybciej to będzie znikać. Czyli tak naprawdę tu jest, jeżeli tylko nie macie informacji, że dane piwo jest nieułożone, jest alkoholowe, no jeżeli jest nieułożone alkoholowe ostre, no to dobra, to wtedy tak, trzymamy. Natomiast jeżeli nie ma takiej informacji, to zakładamy, że browar to wyleże koło dobrze i pijemy świeże. Bo wtedy tylko te aromaty są e, intensywne, są. E, no, no jest tak, jak powinno być. Bo po roku e, to tam może już można zapomnieć o kokosie, o jakichś takich historiach. Ciekawe, czy to w ogóle jest data przydatności. Właśnie, niebieska kropka, tylko żadnej daty nie ma. No, ale jest 12%, więc panie, e, panie, to nie trzeba daty podawać jest napisane, uważone w 2019, Release Number 3. No i można sobie na stronie znaleźć, kiedy to było za puszkowane. Piwo bardzo dobre, jak powiedziałem, ale nie genialne. Turbo to nie jest, ale przyjemne. Wasze zdrowie.